Jest i my o tym wiemy, prawda? O tym, żeśmy się przekonali w dniu, w którym umarł Jan Paweł II, prawda? Ale nie tylko, bo w każdym momencie, który jest inny niż moment codzienności, jesteśmy czy w święcie, czy w dramacie, jesteśmy w stanie się odwołać do tej samej płaszczyzny. I uważam, że to jest bardzo dużo. To znaczy, to jest coś, co czyni z nas jakiś zbiór, o którym możemy powiedzieć, identyfikować się z tym zbiorem. Czy to jest wdzięczność, tego nie wiem, ale to mamy od Jana Pawła II, prawda? Że to jest wyznacznik, bo to jest tak naprawdę kanon tego naszego przeżywania, czy naszego odniesienia, prawda? Że wchodzimy do izby góralskiej, czy jesteśmy, prawda, w Suwalskim, czy gdziekolwiek indziej, to wiemy, że nas łączy jedno, że jak powiemy Jan Paweł II, to mamy ten sam rodzaj uczuć, w nas się wyzwala, prawda, uczucie wdzięczności, miłości, radości, wspomnienia, prawda, jak to przeżywaliśmy wspólnie, czyli mamy to, właśnie to mamy. Nie wiem, czy to jest wdzięczność, no bo wdzięcznością jest nasze już indywidualne życie, prawda? Czy jesteśmy w stanie w tym indywidualnym życiu wykonywać gesty i robić rzeczy, które jakby nie płyną z tego naturalnego źródła, powiem naturalne źródło, czyli z egoizmu, prawda? Z egoizmu i tylko wyłącznie z takiego brania do siebie, prawda? Jeżeli gdzieś przekraczamy, jeżeli jesteśmy świadomi, że my to przekraczamy, bo jesteśmy na przykład chrześcijanami, to każde to przekroczenie jest jakimś małym hołdem dla Jana Pawła II, prawda? Bo on nas doprowadził do tego miejsca, gdzie my możemy coś przekraczać, prawda? Może nie wszystkich, bo przecież chrześcijaństwo jest starsze niż Jan Paweł II, prawda? Ale to może nie powiem nam, to powiem mi, bo to będzie bardziej prawdziwe.